Witajcie moi kochani, gratulując Realowi Madryt 34 tytułu mistrza Hiszpanii w, hisz... w historii, warto skupić się nad powodami, dla których FC Barcelona przerżnęła ten tytuł, nie zdołała go obronić i tyleż Real zawdzięcza to sobie, co niemocy Barcelony. Jakie były powody, jakie są powody, że. Barcelona, mając w składzie najbardziej genialnego piłkarza naszych czasów, a może w historii futbolu, Lomessi'ego, nie wykorzystuje jego e, potencjału. Dlaczego jego kolejne rekordy? E, jego ponad 20 goli. W sezonie i do tego dołożone 20 asyst. Kolejne sezony z takimi podwójnymi cyframi nie przenoszą się na trofea. Od 2015 roku w lidze mistrzów kolejne odpadnięcia, rozczarowania, jak to z Romą, wręcz kompromitacje, jak to jak ta przegrana z Liverpoolem w półfinale. Ostatniej Ligi Mistrzów, dlaczego tak genialny piłkarz chodzi sfrustrowany i dzisiaj mówi tak. Ten finisz podsumowuje cały nasz rok. Przez cały sezon byliśmy bardzo słabą drużyną, pokonaną pod względem intensywności, pokonaną pod względem motywacji. Rywale bardzo łatwo strzelają nam bramki, tracimy wiele punktów, których nie powinniśmy stracić. W naszym klubie tak wiele rzeczy pozostaje do życzenia. Mówiłem dawno temu, że jeśli dalej będziemy tak fun funkcjonować, to będzie bardzo trudno wygrać Ligę Mistrzów, a teraz to okazało się również yy, za mało, żeby wygrać yy, La Liga. Kibice trafią, cierpliwość nie dajemy im nic. Cierpliwość traci Lomessi. wiemy, że przerwał negocjacje w sprawie przedłużenia kontraktu, który wygasa mu po najbliższym sezonie. Jakie są tego powody? Widzę ich pięć, dla których Real przegrał ten, dla, dla których Real wygrał mistrzostwo Hiszpanii, a przegrała go Barcelona, choć w zasadzie można by się ograniczyć do jednego powodu. Ten powód ma imię i nazwisko Josep Bartomeu. I to. Jak zarządza on Barceloną. Moim zdaniem on przejdzie do historii jako ten, który miał geniusza futbolu i nie był w stanie tak zarządzić klubem, takich mu sprowadzić trenerów, takich mu sprowadzić piłkarzy, żeby ten mały geniusz wraz z drużyną mógł odnosić, odnosić sukcesy. Zobaczcie, symboliczny był dla mnie, bo w ogóle klęska, klęska Barcelony wyraża się w paru takich obrazkach, które pozostaną w pamięci po tym sezonie. Choćby z tego kompromitującego meczu z Osasuną, tak? Real gra u siebie zwija Real zwycięstwo damu tytuł. Co robi w tym samym czasie Barcelona? Przegrywa 1 do dwóch z Osasuną u siebie na Camp Nou. bez publiczności, ale mimo wszystko na własnym Camp Nou. i kamera uchwyciła, jak siedzący samotnie na trybunach y, Artur y, Melo. Ziewa poprzez źle założoną maszeczkę. Odwrócony w ogóle bokiem do tego, co się dzieje na boisku, tak patrzący jednym okiem, znudzony, znudzony swoją sytuacją w klubie, znudzony tym, co się dzieje na boisku, bo tam klasyczna Barcelona y, y, Kike Setiena, czyli mająca 70% posiadania piłki, klepiąca tą piłką i Absolutnie nic z tego klepania nie wynika z żadnego zagrożenia dla rywali. Taką Barcelonę Kike Setiena choć obiecywał, że jedno może nam obiecać, tak, że będzie atrakcyjny futbol, ani atrakcyjny, ani skuteczny i przede wszystkim akurat tu sąsudą do tego stopnia nieskuteczny, że dwie kontry rywali dają im dwie bramki, więc z jednej strony obrazek tego um, nieszczęsnego Artura, a z drugiej Leo Messiego, który strzela znów fantastycznego gola z rzutu wolnego, pod tym względem dawno przeskoczył no, większość piłkarzy w Europie, ale choćby i swojego rywala, Cristiano Ronaldo, i strzela kolejną ładną i ważną bramkę, wtedy na 1-1. I co, jak się cieszy, w ogóle się nie cieszy. Nawet zero uśmiechu, zero radości, raczej takie wkurzenie, machnięcie ręką, że to i tak, jak krew w piach że to nic nie pomogą kolejne rekordy, kolejne, kolejne sukcesy, nic to drużynie nie da, te ponad 700 bramek w karierze kolejna, ale kolejnego tytułu nie będzie, będzie porażka w, w La Liga mistrzem Hiszpanii zostaje zostaje Real Madryt ten obrazek z ziewającym Arturem też jest dla mnie Takim dowodem na powód numer jeden, tak? Czyli, czyli E, z, złe zarządzanie klubem przez e, e, Josefa Bartolomeu, e, fatalne e, transfery, a, a, ale już nawet nie tylko transfery. Wymiana e, a 23 czteroletniego tak, Artura Brazylijczyka, który przychodził jako następca Szawiego. E, no właśnie Leo Messi e, bez Szawiego, bez Iniesty, osamotniony, to miał być ten, który miał wyjść w buty Szawiego, e, do, dowodzić środkiem pola, e, być liderem, dyrygentem, nawet w zasadzie nie dostał szansy żeby się sprawdzić w tej roli nie umiał wymyślić Kike Setien dla niego pozycji i go umiejętnie wy wykorzystać jak i wielu zawodników tak jak Antoana Griezmana czy Frankiego de Jonga którzy, którzy wciąż nie grają tak świetnie jak grali w swoich klubach z których do Barcelony zostali ściągnięci ale to, że wymieniono 24-letnią przyszłość Barcelony Artura na 30-letniego Mira Lema pianicza, mającego szczyt formy już za sobą, jako tego, który ma coś przyjść, wnieść w tej Barcelonie, zapewnić jej świetlaną przyszłość, rywalizację z Realem, jest wymowny. A jeszcze do tego, e, 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 Artur wyleciał z Barcelony w trakcie sezonu, w trakcie tych kolejek popandemicznych, musiał opuścić jeden czy dwa treningi, żeby polecieć do Turynu i tam podpisać kontrakt, przejść testy medyczne w klubie walczącym o najwyższe trofea. Kiedyś coś takiego byłoby nie do pomyślenia, a tutaj proszę, w Barcelonie wolno. No, nie, nie wierzę, żeby coś takiego przeszło u Pepa Guardioli czy Luisa Enrique. Ale takich takich przypadków yy, no, rozluźnienia atmosfery. Że każdy robi co chce i się nie przejmuje, nikt i nikim nie podskoczy, jest więcej. Choćby, pamiętacie, ostatnio była historia z Gerardem Pique, który przyjechał sobie na mecz ze Spaniolem na elektrycznym rowerze, bo mu zabrano za jazdę zbyt szybką prawo jazdy, policja mu zabrała chyba na 6 miesięcy, więc jeździ rowerem elektrycznym, taki, który rozpędza się nawet do 50 km na godzinę, więc prób przez Barcelonę, wjechał na jakiejś totalnej szybkości w podziemia kampno bez kasku, absolutnie lekceważąc sobie wszelkie jakieś środki bezpieczeństwa i co i nic ale to jest tylko taki drobny przykład rozprężenia w szatni natomiast drugi powód, dla którego no właściwie też podpadający pod ten pierwszy tak, stoi za tym Josep Bartomeu, to jest chaos w zarządzie Barcelony, no która ryba psuje się od od głowy, tak, to, że, że, na, że pozwalają na rozluźnienie mm, obyczajów w szatni, na brak jakiejkolwiek dyscypliny, przecież zobaczmy, co się dzieje na szczycie, tak, władzy. To jest w ogóle tam, to jest y, jakiś odpowiednik serialu House of Cards, walka o przywództwo, o władzę, y, dymisję kolejnych ważnych y, dyrektorów, oskarżenia o korupcję, oskarżenia o oszustwo, o kreatywną księgowość. Y, w tle jest y, Barca Gate, czyli już Raporty na, na ten temat, że, że zarząd Barcelony opłacał firmę, um, która zakładała um, farmy troli, e, fikcyjne konta e, w internecie, żeby z tych kont szkalować przeciwników zarządu, czyli głównie prezesa Bartomeu, e, jego, jego kontrkandydata w przyszłorocznych wyborach Wiktora Fonta, ale też właśnie i Messiego i czy Gerarda. Czy Pika, czy nieposłusznych piłkarzy, którzy coś tam marudzi. Oczywiście to nie jedyne powody, dla których Messi miał być prawo niezadowolony z zarządu. Tak Artykułował jeszcze po poprzednim sezonie rozczarowanie, że właściwie oszukano go i, i, i opinię publiczną w sprawie transferu Neymara powrotnego z PSZ, że nic się nie wydarzyło. Specjalnie nieudolnie były prowadzone te rozmowy, żeby, do nich, żeby ich nie sfinalizować. Wypominał zwolnienie w trakcie sezonu Ernesto Valverde, co też jest właściwie, można powiedzieć, trzecim powodem tej klęski w tym sezonie Barcelony. Za chwilę przejdę do trenerów. Chcę tylko powiedzieć, że Zresztą oburzył się Messi tym, że jeszcze dyrektor sportowy, jego dawny kolega z Woliska, Erik Abidal, próbował obarczyć piłkarzy winą za zwolnienie Valverde, co oczywiście nie miało, nie miało miejsca. Już pomijam jakieś drobne pretensje do zarządu za wyznaczenie na przykład obozów treningowych na dwóch różnych kontynentach przed sezonem. Barcelona była i w Stanach Zjednoczonych, i w Japonii. Natomiast, oczywiście, wielki zarzut Messi'ego i wielki powód dziś, dziś mówi o tym Messi wyraźnie. Tak, od stycznia się pogorszyło, czyli od stycznia od zwolnienia Ernesto Valverde mówi już w wywiadzie po, po porażce z Osasuną, po wygraniu La Liga przez Real Messi, mówi, to co działo się od stycznia do teraz było bardzo złe. A działo się wiele złych rzeczy, tak? Na przykład jakby przerzucenie na piłkarzy Barcelony winy za to, że nie chcą obniżyć sobie pensji, prawda? Żądano od nich obniżki o 75% dla ratowania egzystencji klubu. To toczyły się jakieś negocjacje. Wyciekły, tak? Messi był tym oburzony, bo wyciekły w taki sposób, że jakby tutaj pazerni piłkarze nie chcieli zrezygnować z kasy, opłacani najlepiej na świecie. Fatalnie to rozegrał klub. Więc myślę, że mówiąc, że od stycznia do teraz działo się fatalnie i to ma na myśli, ale na pewno nie tylko, no, zamiana Ernesto Valverde na. Kike Setiena to może nie do końca siekierki na kijek, bo taką siekierką był ułomną no, 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 Valverde, ale przynajmniej potrafił poprowadzić Barcelonę do wygrania mistrzostwa Hiszpanii, czego o Setienie nie można e, powiedzieć. Poległ w Lidze Mistrzów dwukrotnie tak z AS Romą i, i z Liverpoolem, ale jednak, ale jednak ta gra... natomiast bardzo i będę wspominał jako jeden wielki chaos, gdzie raz zawodnicy grają w takim ustawieniu, to się sprawdza, za chwilę w kompletnie innym i ono się już nie sprawdza. Będę Zapamiętam jako drużynę, w której właściwie nie wiadomo gdzie gra, na jakiej pozycji, ale na pewno na takiej, która nie służy ani jemu, ani drużynie. Antoine Griezmann czy właśnie Frankie, Frankie de Jong. Faktem jest, że Lomes jako indywidualnie, jako zawodnik i Barca jako drużyna największe sukcesy odnosiła z trenerami charyzmatycznymi, którzy mieli autorytet w szatni, jak Pep Guardiola i, i jak Luis Enrique. Nie chcę powiedzieć, że trzymali za mordy szatnie, tak? ale mieli jakiś kodeks dyscypliny, którego, do którego się wszyscy stosowali, nikt nie podskoczył, nikt, nikt nie był większy niż. Yy, Niż klub. Pamiętacie, że, że kiedyś Zlatan Ibrahimowicz stwierdził, że u Guardioli to wszyscy piłkarze są jak skałci tak? U, 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 u drucha drużynowego, ale Coś w tym było, tak? Wszyscy tworzyli taki kolektyw. Tutaj tworzą zlepek indywidualności. Każda mówi, co chce, każda robi, co chce. Żadnego team spirit. Dla mnie jak mówimy o obrazkach, które zapamiętamy z tego sezonu, to wymowny był ten, kiedy taki który pokazujący, że żadnym szefem nie jest Kike Setien, ten w meczu z Atletico Madryt, kiedy podczas przerwy na, na, na napoje na nawodnienie piłkarze Atletico Madryt w całości w kręgu skupili się wokół diego Simona. Go słuchali, wpatrzeni w niego. Posłuszni, posłuszne wojsko, wierzące w swojego tutaj pułkownika, tak w tym samym czasie w Barcelonie, totalne rozmemłanie każdy grupki tu, grupki tu, ten tam, ten tam, Kike setien do jednego, jego asystent do drugiego zawodnika, ale generalnie chaos żadnej atmosfery, żadnego team spirit widać, że ta drużyna się setienowi rozrazła. I to dotyczy, generalnie, zarzut zarzut ten słabi trenerzy Kike Setien to jest jeden z powodów, dla których Messi nie odniósł, nie jest w stanie odnieść sukcesów. No jest jego talent niewykorzystany. Czy oni mają za mały rozmiar kapelusza, żeby mu cokolwiek narzucić, wymyślić jakąś strategię? czasami posadzić Messiego na ławce, żeby odpoczął, czasami, to, potrafił to Guardiola czy Luis Enrique, mimo, że się spierali, ale szanowali. Tutaj nie widać żadnego szacunku, bo ani umiejętności nie okazał Kikasetien, ani jakiejś strategii czy taktyki. To, co było dobre w Betisie, czy jak w przypadku Valverde, Athletic, Bilbao, tutaj, tutaj nie funkcjonowało. Może po prostu Inny rozmiar gwiazd mieli w tamtych klubach, inne na, na, na Camp Nou. Oczywiście, czwarty. Powód to fatalne transfery, i te fatalne transfery Barca robi. Właściwie można powiedzieć, że od czasu transferu Neymara zaczęło się jakieś paniczne szukanie jego następcy, które nie wypalało. Przepłacanie drogich gwiazd, na które nie było pomysłu, jak ich wpasować do drużyny, jak ich wykorzystać. Czy Felipe Coutinho, tak? 145 milionów euro. Czy Usmane Dembele, 120. Borus i Dortmund, 3 za 120 Antoine Griezmann wszyscy okazali się oni są wielkimi piłkarzami no, zwłaszcza Griezmann, mistrz świata tak, tak kluczowy w Atletico Madryt ale, ale, ale i Felipe Coutinho jak go sobie przypomnimy z czasów Liverpoolu oni są jakimś symbolem kosztowali wszyscy wspólnie 370 milionów euro ale właściwie nie wiadomo, po co przyszli, jak ich wykorzystać, ani Valverde, ani Kike do końca do końca nie umieli. Ale problem z transferami zaczął się już wcześniej, to znaczy, zobaczcie, nie, nie bez przyczyny chcę powiedzieć Leo Messi, mm, mm. Swoje największe sukcesy, takie indywidualne bariery przekraczał właśnie do 2015 roku. Wtedy, a Barcelona wydała ponad 800 milionów euro od 2015 roku na transfery, które nie odpaliły i okazały się kompletnie albo za, za słabych zawodników, albo nie pasujących do koncepcji. Dziś, gdy najlepsze lata mają za sobą kiedyś tak kluczowi dla Barcelony piłkarze, jak Luis Suarez, Sergio Busquets, Gerard Pique czy, czy Iwan Rakitic, obok po prostu biegają w nich piłkarze słabi. Jak mówię, nie udało się znaleźć nie tylko następców Szawiego i Iniesty, ale Samuela Eto, czy Dawida David Aby, czy czy właściwie, no, Carlesa Puyola, jak mówię, najbardziej też w Barcelonie brakuje charyzmatycznego lidera, takiego zawodnika pod względem sportowym. To jest Messi, tak? Ale pod względem charyzmy, autorytetu, ktoś, kto by chwycił za twarze swoich kolegów, przypomniał im priorytety albo porwał do walki. Tak jak kimś, kimś takim stał się Sergio Ramos w Realu, a w Barcelonie ostatnim takim był Carles Pujol. Nie stał się kimś takim, niestety Gerard, Gerard Pique. Jak mówię, zobaczcie, jakie transfery dokonywała Barcelona w tamtym, przez, przez te wszystkie lata. Arda Turan, któremu notabene dopiero w, tych, w tym miesiącu chyba wygasł kontrakt z Barceloną. Tak długo już w niej nie był, zapomnieliśmy, że w niej kiedykolwiek grał a do dzisiaj kasował ją na pensję. Arda Turan, Alex, Alex Vidal, Andre Gomez, 37 milionów euro, Turan z Atletico Madryt 34, Paco Haser 30, Samuel Umtiti, którego starają się dziś wypchnąć i nie mogą znaleźć kupca ani Kogoś, kto da mu taką pensję, jaką ma w Barcelonie. Samuel Titi 25 milionów, Lucas Digne, Denis Suarez, Kevin, Boateng, Kevin Prince Boateng, Malcolm zobaczcie 40 milionów euro podkradziony Romie w... W jakichś y, oburzających okolicznościach, po to, żeby go upchnąć gdzieś w końcu w Rosji, czy pozwolenie na przejęcie obiecujących wychowanków, jak takę Fusa Kubo, który został zapnięty przez Real Madryt, zraził się do Barcelony. Ktoś na, na nim postawił y, krzyżyk. W, w świetny sezon w Majorce i pewnie, może nie w najbliższym sezonie, jeszcze y, pierwszy skład, ale y, już za chwilę. Real Madrid, tak. Messiemu i Barcelonie pozostaje liczyć na to, że odpalą przynajmniej ci, no, którzy może pod wodzą innego trenera, odpalić mogą, jak właśnie wspomniany Griezmann czy Frenkie de Jong, albo że Ansu Fati rzeczywiście stanie się taką gwiazdą światowego formatu. No i tu dochodzimy do piątego powodu. Na, na, do, na, które, na które wszystkie te e, poprzednie się złożyły, czyli atmosferę w szatni, jak wygrać e, ten tytuł, jak się z, mają zmotywować zawodnicy, e, którzy cały czas czytają o sobie, że są e, w wyniku złego zarządzania, zarządzania klubem, cały czas jakimś e, podmiotem spekulacji transferowych oferowani w wymianie e, zawodników. Real Madrid. E, już po zdobyciu trofeum, Florentino Perez powiedział coś takiego, że nie będzie teraz transferów, bo klub bardzo oberwał. Przez pandemię, jego skutki finansowe to jest strata 20% przychodów, no bo pusty stadion i tak dalej, a to jest ważny punkt w budżecie Realu Madrid, ponieważ piłkarze zgodzili się na obniżki. Byłoby nie fair dzisiaj wykupować za spektakularne sumy, takie ponad 100 milionowe, piłkarzy typu Kilian Mbappé czy Erling Holland. Wrócą te czasy, mówi Perez, ale. To nie będzie najbliższy sezon, musimy sobie poradzić. A co robi Barcelona? Barcelona cały czas spekuluje, jak tu wyjąć Lautaro Martineza z interu Mediolan. Żeby to zrobić, już się dogadała na odstrzelenie kolejnego swojego niewypału transferowego, czyli juniora Firpo, ale jeszcze trzeba zapłacić 70 milionów. A skąd je wziąć? W kasie pusto z powodu złego zarządzania trzeba sprzedać trzech piłkarzy tak, za kwotę 70 milionów. Kogo, tak? No to ci piłkarze czytają, że są co chwila, który z nich czyta o sobie, że jest, że jest na wylocie. Ciągle marzenia o, powrotu, o powrocie Neymara, choć czy dzisiaj Neymar byłby lekiem na całe zło Barcelony, mam, mam tutaj wątpliwości. Więc wszystkie te dymy, te przecieki do prasy, obarczanie piłkarzy Barcelony winą za zwolnienie Ernesto Valverde, czyli zamianie przyzwoitego trenera na słabego trenera, jak się okazało, choć też nie trenera marzenie. Obarczanie piłkarzy jakby winą za sytuację finansową klubu. Przecież ile tam kto zarabia, no faktycznie bardzo na 500 milionów wydaje na pensję, ale to nie jest wina piłkarzy, że ktoś im te pensje dał. Jakby sugerowanie, że to oni nie chcą się poddać obniżce pensji, choć chcieli tak i tak dalej i tak dalej. Mm, szatnia barcy dzisiaj jest tam atmosfera w niej e, fatalna. Nie ma lidera i pewnie pomyślałem sobie, cała Barcelona, jak już kampną na, na powrót będą, na kampną będą mogli wrócić kibice, to e, Pierwsze co zrobił, to wyjmą białe chusteczki w proteście przeciwko zarządzaniu klubem przez Josepa Bartomeu i piłkarze pewnie powinni do nich dołączyć I, i wyobrażam sobie, że taki Leo Messi machałby bardzo intensywnie taką białą chusteczką, ale póki co wiemy, że szykuje może nawet większy Armagedon, czyli jednak exit z klubu nie przedłuża kontraktu, który wygasa w przyszłym roku i... No, i tu można, i tu sprawia, że trwają cały czas spekulacje. Z takich najbardziej interesujących, że może z Cristiano Ronaldo, czy swoim odwiecznym rywalem, skończyłby w jednym klubie, a jeszcze do tego podwodzą Pepa Guardioli. Tylko czy to byłby Manchester City, czy Juventus? Tak? To jest bardzo, bardzo dobre pytanie. Niemniej jednak, w dużej mierze Barcelona sama się pogrążyła, a właściwie jej zarząd jak tylko mógł utrudnił Barcelonie walkę w obronie trofeum. Wykorzystał to Real Madryt zwłaszcza dzięki perfekcyjnej końcówce sezonu. Te 10 meczów wygranych na 10 po starcie co się do tego przyczyniło? Opowiadam o tym w oddzielnym vlogu, o powodach, dla których Real zdobył ten tytuł, ale na pewno jednym z nich jest ten chaos w Barcelonie. To, że e, e, tak jak Real ma fantastycznych kręgosłup charyzmatycznych piłkarzy e, Thibaut Courtois, Sergio Ramos, e, Casemiro, a czasem i przed pandemią Fede Valverde, Karim Benzema, tak Barcelona ma tylko w, w polu Leo Messiego i przynajmniej na bramce Marka Andre Terstegena. Właściwie to jest jedyny transfer, na który Leo nie może narzekać w ostatnich latach. Po 2015 roku no, rzeczywiście kawał zawodnika, klasa światowa, ale oni sami we dwójkę z Messim niczego nie zdziałają. To nie są już te czasy, że jeden zawodnik w polu może sam przesądzać o losach meczów, albo nawet nie tylko meczów, całych Rozgrywek i y, tytułów w skali y, całego sezonu. A ci piłkarze są coraz bardziej przeciętni, których sprowadza Barcelona, i niestety nie zapowiada się z powodu pandemii i sytuacji finansowej Barcy, a przecież klubu o największych przychodach y, na świecie. Ale żeby tak zorganizowany klub y, mógł w najbliższym czasie. Przełamać to, co zrobił Real Madrid. Nawet jeśli w przyszłym sezonie zostanie bez transferów, to wygląda na to, że sobie poradzi o wiele lepiej niż Barcelona. Dziękuję za wszystkie łapki w górze. Dziękuję za wszystkie suby. Czekam na Wasze komentarze, na Wasze opinie. Może Wy widzicie inne powody, dla których Barcelona przerżnęła ten tytuł, dla których Leo jest tak sfrustrowany, tak bezradny i zniechęcony, piszcie, chętnie przeczytam.